Okej, siemano, witajcie wszyscy. Dzisiaj w pracy, po drodze z Pensylwanii. Stankowałem truck, ciężarówkę. Zaraz odpalę. Pokażę wam parę rzeczy. Dzisiaj po polsku, nie po angielsku, nie? Nie, no tam... Jak to mówią, cesarzowi cesarskie, a Bogu co boskie, nie? Żartuję, ale tam pewne rzeczy będę też robił po angielsku dla... No tutaj nie tyle moich kolegów w Stanach Amerykanów, ale też dla Polaków, którzy po angielsku mówią. Bo na przykład co wam da, że ja wam po polsku zrobię, jak w ciężarówce jest? Gdy... No, w Polsce i tak inne ciężarówki są. Nie ma Peterbilt za bardzo, nie? Ale dobra, pokażę wam. Okej, zobaczymy to. Dookoła ciężarówki się przejdę, bo taka jest procedura. Po włączeniu. Teraz muszę światło zapalić, bo będę jechał za mostem. Drzwi się trochę zacinają. No, robię to nagranie tak spontanicznie, ale pokażę wam ciekawy motyw. Właśnie George Washington Bridge i tam jest taki węzeł, no taki trochę węzeł komunikacyjny, żeby wszystko zabezpieczone, czy są opony dobrze. Paski to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Teraz czy kontener jest zamknięty, taka jest procedura. Niektórzy tego nie robią, ale później można się no niemile zdziwić, jak się dostanie mandat i punkty, brać adwokata, później kombinować. No, te drzwi się trochę zacinają, trzeba palcami w klamce jak z kobietą trochę manewrować, żeby się otworzyły, no nie? No, trzeba mieć tą umiejętność w palcach. No dobra. Dla ciężarówek jest tylko górna część, upper level, lower level, dla wszystkich innych, no tych, dla osobowych jest lower level, dolny poziom, dla górnych, dla wszystkich, dla ciężarówek, dla autobusów i dla osobowych tak samo, ciekawostka. Thank you.
redukcja biegów. No i cierpliwość, no nie? Na małej prędkości mogę pokazać. Tam jest Downtown Manhattan i Midtown. Także tak to wygląda. Dobra. Ja tak nie mogę jechać. Niezgodnie z prawem to jest. Trochę się można nagiąć, ale bez przesady. Muszę tu operować. Ja to są punkty i tak dalej. Mam nadzieję, że... No! Nieważne. Bez paranoi. Jest ok. No. Dlatego, że tutaj musiałem coś poprawić, także no, bo ta rączka nie chciała trzymać, także mam wymówkę, no jak to co. Nie można języka w gęby zapominać. Jedziemy, jedziemy. No, wiadomości nie będziemy słuchać w tym momencie. No trafiło, trafiło, kurde, z tym trafikiem. Czasami tak bywa. Niestety. Ale co zrobić? Taka jest ta... Taka jest część tej pracy, no nie? Także... Włączę trochę namiot, bo gorąco się zrobiło. No nic, zaraz zjeżdżam z mostu, wjeżdżam na Manhattan. Na Manhattan, z Manhattan do Bronx. No i co? Mam dwie opcje, jechać. Dwie opcje, albo jechać 95 na Hunts Point, albo 87. Zobaczymy, jak będzie 87, właśnie 95 szła. W zależności będę musiał szybką decyzję podjąć. To sprawdzanie map to też jest takie, czasami to pomaga. Ale w ostatniej chwili się sytuacja też zmienia, trzeba obserwować. I wam pokażę, w którym miejscu jest kluczowy punkt. Ale myślę, że pojadę 87 na south, na południe. 87, Interstate 87 or Interstate 95. 87 jedzie od Nowego Jorku aż do, na samą górę, aż do Kanady, do Quebecu, do Montrealu. A 95 jedzie od Maine, od północno-wschodniej części Stanów, aż na same południe do Florydy, do Key West aż. Także taka ciekawostka dla moich znajomych z Polski, no spoza Stanów, bo ludzie w Ameryce tam mówią, o tu jest fajna rzecz z przodu, trzeba będzie to ominąć. Ludzie w Stanach generalnie wiedzą, co jeżdżą, znają się raczej na mapach.
sytuacji. Ej, dlaczego oni tego nie naprawią? It's a fucking mess, man. It's a fucking mess. Why they don't fix this shit? Bullshit. Some fucking bullshit, man. Dobra, ustawiam się w kolejkę, już nie kombinuję. I tu jest tak ciemno, trochę okulary będę musiał ściągnąć, gdyż je mam teraz. Światło zapalone właśnie. Dlatego właśnie światło zapalą. Jest na ciemno. I ten, i tak to działa. No. Dobra, jedziemy. Harlem River Drive Parkway i MDR, to są tylko dla osobowych. Zaraz będę musiał szybko zdecydować. Gdzie pojechać? Dobra, okulary na oczy z powrotem. Co w radiu? A, radio zaraz posłuchamy. To wam pokażę ten punkt. Tu jest właśnie. Ok, engine brake. That's right. Redukcja biegu i engine brake. Hamowanie silnikiem inaczej. W polsku. Ok. Tu jest na 87 gwiazd. Zaraz zobaczymy. Tu już się ustawiają. Czy to warto, czy to nie warto. Po prawej stronie, wy nie widzicie, ale ja patrzę. Po prawej stronie idzie dobrze, więc ja tam się ustawiam. Z przodu Cross Bronx Expressway, no tam aż na Connecticut też jedzie właśnie na Main i tak dalej, a to też idzie, ale nie, ja wolę pojechać tędy. Pokażę wam jedną właśnie ciekawą. Okej, Barry, shut the fuck up. Fucking bitch, get the fuck out of here, fucking amateur. Piece of shit. No, kultura jazdy. Jakiś amator. Trąbił na zawodowcy. Okej, jedziemy. Tak, dla ludzi spoza Stanów. Queens, my fucking borough, that's where I live, tam gdzie ja mieszkam. WSOU, this is Kane Roberts with their new song, Beginning of the End. Thank you.
WSOU. No i dobra. Zjechaliśmy. Zaraz się i tak pożegnamy. Bo już mi się kończy pamięć na baterii. To co najważniejsze, to wam pokazałem, że tutaj na tym skrzyżowaniu się chyba pożegnamy. Powiem wam do widzenia. Przecież chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać. O, także tak to wygląda. No, teraz zobaczę, ile mam pamięci. A może to była taka trochę lekka zamuła momentami, na pewno, no. Jeszcze dla tych, co mieszkają w Nowym Jorku, to nic wielkiego, no nie? I ten, zaraz zatrzymam na moment. Okej, okay, w samej biegi jedziemy. No dobra. Pokażę wam jeszcze jeden ciekawy kawałek tutaj. Czasami jest ciasno. Jest hard, to trzeba się przepychać. Mam nadzieję, że mi pamięci wystarczy. Moment, na chwilę zatrzymam. Ok, jedziemy. No, jak jeżdżą, sami widzicie, jak jeżdżą. W gamonie. Wanna be professionals, motherfuckers. Jedziemy. Zaraz mnie łudnie. Także trzymajcie się na razie i do dobrego, bye.